Cześć, witam Was w czwartym odcinku z cyklu rozmów z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czwartym przykazaniu Bożym. Szczęść Boże, księże Dominiku. Szczęść Boże, witam Was wszystkich serdecznie. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, czwarte przykazanie to jest jedyne przykazanie, które od razu niesie za sobą pewną obietnicę, prawda? Tak jest. Oby nam się dobrze wiodło i obyśmy długo żyli. Okej, dzisiaj spróbujemy, tak jak przy każdym przykazaniu, ułatwić, przybliżyć słuchaczom zrozumienie, o co w tym przykazaniu chodzi. Czci ojca swego i matkę swoją. Zatem, księże Dominiku, o co chodzi w tym przykazaniu? Chodzi o to, żebyśmy okazywali cześć i szacunek naszym rodzicom. I tak jak mówiłeś na początku, jest to związane z tym, że otrzymujemy w tym momencie obietnicę życia, które ma być udane dla nas i długość tego życia będzie wydłużona. To jest niesamowite, że Bóg te dwie niesamowite łaski, które są związane z powodzeniem życiowym i z długością życia, uzależnia właśnie od czci i szacunku dla naszych rodziców. Czy to przykazanie należy odczytywać w każdym wieku? Czy dziecko inaczej okazuje cześć swoim rodzicom niż osoba dorosła albo nastolatek? Cześć i szacunek dla rodziców jest do końca naszego życia. Czy jesteśmy maluszkami, czy dorastamy, czy dojrzewamy, czy jesteśmy już dorosłymi, obowiązuje nas cześć i szacunek dla naszych rodziców. Ta cześć i szacunek będzie różna w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku. Małe dzieci cześć i szacunek swoim rodzicom będą przede wszystkim okazywać im przez posłuszeństwo, przez grzeczność, przez bycie poddanym, tak jak Jezus, który wraca z Jerozolimy, pomimo tego, że już otrzymał egzamin dojrzałości w wieku 12 lat, jest posłuszny swoim rodzicom i poddany swoim rodzicom. I widzimy, że to posłuszeństwo i poddanie swoim rodzicom owocuje tym, że wzrasta w łasce, w mądrości u Boga i u ludzi. To jest piękne powiązanie tego, że jeśli jestem poddany swoim rodzicom, jeśli jestem im posłuszny, wzrastam w łasce i mądrości u Boga i u ludzi. Myślę, że ja przynajmniej przed tym odcinkiem od razu myślałem sobie o tym, że każdy z nas ma innych rodziców, a niektórych rodzice już pewnie nie żyją. I teraz jak rozumieć to przykazanie? Zacznijmy na przykład od tej sytuacji. Kiedy nasi rodzice już odeszli, czy dalej powinniśmy jakoś je próbować wypełniać? Tak, przede wszystkim nasza miłość do rodziców wyraża się w tym, że modlimy się za nich, prosząc dla nich o wszelkie im najbardziej potrzebne łaski, o wszelkie błogosławieństwo, o ochronę ich życia, przede wszystkim o zbawienie ich duszy. To jest nasza najważniejsza przecież intencja, żebyśmy się wszyscy znaleźli w niebie, więc modlimy się nade wszystko o zbawienie naszych rodziców. I to ta miłość wyrażająca się w naszej modlitwie za zmarłych rodziców, w zamawianiu mszy świętej za zmarłych rodziców, za ofiarowywanie swoich dobrych uczynków, czynów też pokutnych, jakiegoś wyrzeczenia, umartwienia za zmarłych rodziców, żeby pomóc im w czyśćcu, jeśli są w czyśćcu i oczyszczają się, to jest nasz obowiązek wynikający z miłości do naszych rodziców. Czyli modlitwa po śmierci, aby jak najszybciej poszli do nieba. No i teraz do rodziców żyjących. Prawdopodobnie łatwiej jest wypełniać to przykazanie, kiedy nasze relacje z rodzicami są dobre. Co w sytuacji, kiedy tam jest jakiś problem, jakieś pęknięcie? Z jednym z rodziców na przykład albo z obojgiem mamy trudne relacje. Jak wtedy wypełniać to przykazanie? Tak, ważne jest to, że cześć i szacunek, o którym mówi przykazanie, to również nasze przede wszystkim odnoszenie się z czcią, szacunkiem wyrażanym przez, my dzisiaj powiemy, kulturę i grzeczność w podejściu w relacji. Wiemy dobrze, że jeśli rodzice w jakikolwiek sposób są dysfunkcyjni, tworzą też patologiczną rodzinę, być może jakieś toksyczne relacje, które powodują, że bardziej ranimy się, często wiemy o tym dobrze, w różnych sytuacjach, w różnych rodzinach jest bardzo różnie. Cześć i szacunek dla naszych rodziców jest związana z pewnym serdecznym, pomimo wszystko ciepłym, pomimo wszystko kulturalnym i grzecznym funkcjonowaniem w relacji. To jest jakby ten pierwszy stopień czci i szacunku dla rodziców. Dwa, cześć i szacunek dla rodziców właśnie żyjących w trudnych relacjach, jak jesteśmy z nimi,
to modlenie się za nich, nieustanne ofiarowywanie mszy świętych, próby różnego rodzaju z miłością podchodzenia do rozwiązywania problemów. To jest bardzo ważne. Cześć i szacunek dla rodziców, nawet najtrudniejszy. Słowo Boże mówi, że jest nawet to wtedy obowiązujące, kiedy któryś z naszych rodziców jest psychicznie chory, to szacunek i cześć za dar życia, za to, że oni przekazali nam życie, za to, że dzięki nim żyjemy. To jest niesamowite, że nawet sobie nie potrafię uświadomić, jak to jest, gdyby mnie nie było, gdybym nigdy nie zaistniał. Dzięki moim rodzicom jestem. I to jest cześć i szacunek dla naszych rodziców za to, że dali nam dar życia. To jest bardzo, bardzo ważne. Księże Dominiku, w jaki sposób okazywać cześć rodzicom, kiedy w sercu nosimy jakąś krzywdę? Bo mogło się wydarzyć coś ze strony jednego z rodziców, na przykład ojca, powiedzmy, że ojciec nas zostawił, naszą rodzinę, albo w jakiś sposób skrzywdził i ten potem ta krzywda rzutuje też na całe nasze życie, na nasz obraz Boga Ojca przede wszystkim. Albo coś ze strony mamy. W jaki sposób, kiedy nosimy jakąś krzywdę w sercu, okazywać cześć i szacunek swoim rodzicom? Cześć i szacunek nie oznacza zakłamywania rzeczywistości. Cześć i szacunek nie oznacza tego, że przeżywam bardzo trudne emocje, które są efektem decyzji moich rodziców względem mnie, na przykład odejścia któregoś z rodziców i opuszczenia naszej rodziny. Cześć i szacunek dotyczą naszej woli. Czyli ja chcę szanować moich rodziców pomimo tego, że zrobili dużo błędów, pomimo tego, że mnie zranili. Chcę szanować moich rodziców i przebaczać im i modlić się za nich i błogosławić ich pomimo tego, że zrobili mi być może bardzo trudne życie, które noszę teraz na swoich barkach. Tak, cześć i szacunek, co nie oznacza, że nie widzę prawdy. Cześć i szacunek nie oznacza, że nie mówię prawdy, jak mnie to boli, jak ta cała sytuacja mnie rani. Cześć i szacunek nie oznacza, że udaję, zakłamując rzeczywistość, że wszystko jest okej i to mnie nie dotyczy. Cześć i szacunek, a mówienie prawdy to są jeszcze raz dwie różne rzeczy. Cześć i szacunek okazuję zawsze moim rodzicom, ale wyrażam wszystko to, co boli, wyrażam wszystko to, z czym się nie zgadzam, wyrażam wszystko to, czego się boję, wyrażam wszystko to, co mnie niepokoi, bardzo wyraźnie moim rodzicom artykułuję to w prawdzie i w szczerej rozmowie. Cześć i szacunek, to wiadomo, nie wrzeszczę na nich, nie używam wulgaryzmów, nie robię scen, nie trzaskam drzwiami. Mówię o takich kolokwialnych sytuacjach dnia codziennego. Po prostu staram się na spokojnie, z kulturą, grzecznie, z szacunkiem rozmawiać z rodzicami nawet na najtrudniejsze tematy dotyczące naszej rodziny. I rzeczą oczywistą jest to, że nasi rodzice dali nam to, co sami często dostali od swoich rodziców. Tyle i aż. Znaczy, bardzo często nie przeskoczą samych siebie. Tyle rozmów z rodzicami, szczególnie z ojcami, którzy nie nauczyli się kochać swoich dzieci. Na przykład nie nauczyli się okazywać czułości swoim dzieciom, bo po prostu tej czułości nie otrzymali od swoich rodziców. Tata nie otrzymał od swojego taty tego, jak tej umiejętności sztuki, jak kochać. I to jest coś, co powinno być jakby stałym punktem rozmów, ale też przemyśleń każdego ojca, że wchodzę z pewnym deficytem okazywania miłości, czułości, bliskości, dawania poczucia bezpieczeństwa do małżeństwa, które zakładam i do rodziny, którą zakładam. I teraz bardzo ważne jest dla mnie też jako przyszłego ojca to, żebym uświadomił sobie, że wchodzę z pewnymi zranieniami, z pewnymi deficytami w moje małżeństwo, zakładam rodzinę i teraz, jeśli chcę, aby moje dzieci okazywały mi cześć i szacunek, to w pewien sposób wchodzę w coś, na co będzie rzutować moja przeszłość. Bardzo często zauważam taką sytuację, że stajemy się kopiami w tych negatywnych wzorcach naszych rodziców. Często zarzekamy się, że nigdy nie popełnię tych samych błędów, co mój tata popełnił czy moja mama. Nigdy nie będę tak jak mój tata. Zrobię wszystko, żeby nie ranić moich dzieci tym, czym mnie zranił ojciec czy matka.
okazuje się po czasie, że na początku z pewnym zaskoczeniem, ale potem z coraz większym niepokojem, a potem lękiem wręcz odkrywam, że staje się z tej strony negatywnej kopią mojego rodzica. Że to wszystko, czego tak nie chciałem powielić w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, dokładnie to samo robię. Skąd to się bierze? Bierze się stąd, że nigdy z serca nie przebaczyłem moim rodzicom tego wszystkiego, czym mnie zranili. Nie przebaczyłem serca tego wszystkiego, co mi nie dali. Nie tylko co złego mi zrobili, ale czego dobrego mi nie dali. Że nie umiem pewnych rzeczy, nie umiem kochać, nie umiem okazywać bliskości, nie umiem przytulić, nie umiem być blisko, dając poczucie bezpieczeństwa moim dzieciom. Bardzo często rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy założyli swoje rodziny i nie wiedzie im się w życiu. Mają problemy finansowe, nie odnoszą sukcesu. Wiesz, Dawid, o co pytam na początku? Jak wyglądały twoje relacje do rodziców, kiedy byłeś młodym chłopakiem, kiedy byłaś młodą dziewczyną? W jaki sposób rozmawiałeś z rodzicami? W jaki sposób ich traktowałeś? I okazuje się bardzo często, że no właśnie, nie miałem dla nich szacunku, nie okazywałem im posłuszeństwa, byłem wulgarny, agresywny, uciekałem z domu, wchodziłem w świat nałogu, zadawałem ból moim rodzicom. I potem, kiedy zakładam swoją własną rodzinę, mogę powiedzieć, że w pewien sposób skutki i konsekwencje mojego zachowania wracają do mnie. Ale gdzie? W zachowaniu moich dzieci do mnie. Że widzę, że moje dzieci zachowują się dokładnie tak samo, jak ja zachowywałem się względem moich rodziców. To jest w pewien sposób, to jest trudne. To jest już jakaś forma pokuty, kiedy ja widzę skutki i konsekwencje mojego zachowania względem moich rodziców, teraz u moich dzieci, jak one zachowują się względem mnie. To jest bardzo ważne, aby pokutować za swoje zachowania względem swoich rodziców, te negatywne, destrukcyjne. Bo w tym przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją, to też właśnie żal i pokuta i przepraszanie za to, że tato, mamo, nie byłem takim dzieckiem, jakim chcielibyście w tym okazywaniu czci i szacunku wam. Że byłem dzieckiem wulgarnym, dzieckiem zbuntowanym, dzieckiem, które miało gdzieś wasze zdanie, dzieckiem, które wiedziało wszystko najlepiej, dzieckiem, które uciekało z domu, dzieckiem, które piło alkohol, chodziło na imprezy, całymi nocami nie wracało do domu. Kiedy mama płakała, kiedy tata się denerwował, nie mógł spać, bo nie wiedział, gdzie jesteśmy. My sobie z tego nic nie robiliśmy. Przychodziliśmy często wulgarnie, złośliwie, mówiliśmy stara to, stary tamto. Ten brak szacunku i ten brak czci, on się potem bardzo mocno odbije w naszym życiu rodzinnym, kiedy nasze dzieci zaczną być kopiami naszych zachowań, kiedy my byliśmy młodzi. I to jest szokujące. I wielu rodziców przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, nie mogę sobie poradzić z tym, jak mój syn, jak moja córka mnie traktuje, jak oni się zachowują względem mnie. Wtedy od razu analizujemy czwarte przykazanie. A jak ty zachowywałeś się względem swoich rodziców, jak byłeś młody? Czy kiedykolwiek przeprosiłeś mamę? Czy kiedykolwiek przeprosiłeś tatę za swoje zachowanie w domu? Jak wyzywałeś, klołeś, wrzeszczałeś, krzyczałeś, dawałeś im po prostu tak popalić, że oni często nocami nie mogli spać? Czy za to kiedykolwiek ich przeprosiłeś? Ja muszę się przyznać, że sam, kiedy zacząłem to odkrywać, to uświadomiłem to sobie, że nigdy tak naprawdę nie przeprosiłem mojej mamy za łzy, za płacz, za nerwy taty, kiedy, nie wiem, szlajałem się nocami, kiedy byłem chuliganem na ulicy, kiedy się ze wszystkimi biłem, kiedy znikałem na całe noce na jakieś imprezy, kiedy nie potrafiłem łagodnie i spokojnie z nimi rozmawiać, tylko zawsze był wrzask i krzyk, ucieczki z domu i tak dalej. Za to wszystko trzeba przeprosić, trzeba żałować, trzeba całym sercem pójść w taką skruchę. Ja pamiętam, że im bliżej było śmierci mojego taty, która i tak była niespodziewana, ale widzieliśmy, że gaśnie, tym bardziej zastanawiałem się, za co jeszcze tatusia mam przeprosić. Analizowałem różne sytuacje,
czy za wszystko go przeprosiłem. Poprosiłem go, żeby mi przebaczył, żebym mógł z tym przebaczeniem taty w moim sercu odprowadzić go w ręce Pana Boga. Za często też sytuacje takie, kiedy nie zgadzaliśmy się. Wiecie, to są sytuacje różnych sporów religijnych, politycznych, dotyczących tego, często jak rodzice wchodzą w nasze życie i układają nam nasze małżeństwo, jak powinniśmy wychowywać nasze dzieci i tak dalej, i tak dalej. To są sytuacje bardzo denerwujące często i podnoszące ciśnienie, ale wszystko wymaga kultury i szacunku. Nawet rozmawiając na najtrudniejsze sytuacje, na najtrudniejsze sprawy, Pan Bóg oczekuje, żebyśmy kochali naszych rodziców. Kochali, to jeszcze raz, nie byli bezwzględnie posłuszni. Kiedy na przykład rodzice za bardzo wtrącają się w nasze małżeństwo, za bardzo wtrącają się w naszą rodzinę. Kiedy rodzice na przykład są niewierzący i kompletnie nie rozumieją tego, że my stawiamy Pana Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. I próbują nas spoganić, że tak powiem, i sprowadzić do parteru, żebyśmy tak jak wszyscy, kościółek, paciorek, rybka w piątek i to starczy. A my chcemy całym sercem pójść za Panem Jezusem. I to staje się niezrozumiałe i oni próbują na wszelki sposób nas tutaj wyhamować w miłości do Pana Jezusa. Wtedy kulturalnie, z szacunkiem, z czcią mówię, mamusiu, tutaj nie. Tatusiu, szanuję Twoje zdanie, możesz mieć takie zdanie na ten temat, ale ja mam zupełnie inne i pozwól mi realizować moją relację z Bogiem tak, jak pragnie tego moje serce. Pozwólcie nam, kochani, realizować nasze małżeństwo tak, jak chcemy je poprowadzić. Pozwólcie nam prowadzić nasz dom, wychowywać nasze dzieci tak, jak my chcemy je wychować. Ale kultura, szacunek i miłość. Może to będzie niełatwo odpowiedzieć. W jakim wieku zaczyna się ta nasza odpowiedzialność za nasz stosunek do naszych rodziców? Bo jak jesteśmy zupełnie mali, w pewnym sensie tą relację w pełni kształtuje rodzic, prawda? Mama, tata jakby no, nadają cały charakter tej relacji. I potem w którymś momencie młody człowiek, pomimo tego, że gdzieś obiektywnie lub subiektywnie nam się wydaje, gdzieś rodzic zawiódł albo zranił, to i tak my odpowiadamy autonomicznie, tak? Za swoją postawę względem naszego rodzica. W jakim wieku to się zaczyna? Trudno określić wiek odpowiedzialności. Odpowiedzialność, ona będzie dojrzewać wraz z wzrostem świadomości, kim jest mój rodzic, jak wiele mu zawdzięczam. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mamy bardzo trudne rodziny, niejednokrotnie patologiczne rodziny, gdzie bardzo często trudno jest o cześć i szacunek dla rodzica, który na przykład codziennie przychodzi pijany, który robi piekło w domu, który znęca się nad nami, który powoduje to, że chcemy uciekać z domu, że nie chcemy mieć z tym domem nic wspólnego. Myślę, że bardzo ważne jest zrozumienie tego, że cześć i szacunek to jest nasza postawa, to jest nasza umiejętność, sztuka niewyprowadzania siebie z równowagi, rozmawiania z rodzicami. To jest modlitwa za nich. To jest zamawianie mszy świętych, ofiarowanie swoich modlitwy, różańca, czynów pokutnych, wyrzeczeń, umartwień, o ich nawrócenie. To też jest cześć i szacunek, który okazujemy z miłości do naszych rodziców po to, aby zbawić ich, żeby dostali się do nieba razem z nami, żebyśmy wszyscy byli razem z nami w niebie. To jest niesłychanie ważne. Natomiast w sytuacjach bardzo trudnych, patologicznych, dysfunkcyjnych trzeba nieraz niestety opuścić dom rodzinny, aby przypatrzeć się i zdystansować od tego, co dzieje się w moim domu. Podobnie zresztą jak w księdze Tobiasza. Mamy sytuację Tobiasza, który jest w dosyć toksycznej relacji ze swoimi rodzicami i rozpoczyna wędrówkę z aniołem Azdariuszem, który wprowadza go jakby w męski świat, w świat dojrzałości, w relacji, w uczuciach, przeżywaniu samego siebie, po to, aby mógł wrócić jako już zmieniony syn do domu, by móc do tego domu przynieść uzdrowienie. Ale sam pierw musi to uzdrowienie przyjąć. Sam musi zmienić się i dojrzeć do tego, żeby móc zmienić i dojrzeć, pomóc w dojrzewaniu nawet rodzicom w relacji do samego siebie. Więc czasami trzeba na to wszystko spojrzeć z dystansu, czasami trzeba odejść z domu, co nie oznacza, jeszcze raz mówię, braku czci i szacunku dla rodziców.
odejść z domu, myślę oczywiście już będąc pełnoletnim, kiedy widzę, że sytuacja w domu jest na tyle toksyczna, na tyle patologiczna, że bardzo trudna tutaj o jakąkolwiek dojrzałość w relacjach. Więc trzeba czasami samemu odejść, samemu dojrzeć, samemu się rozwinąć. Trudno w patologicznym domu o uzdrowienie pełne. Czasami jest to jedna wielka manipulacja, kontrola, dominacja, która przejawia się w wielu toksycznych relacjach, sytuacjach i zachowaniach. Więc, ale to już mówię, to już wchodzimy w zupełnie inny temat, jakby uzdrawiania relacji rodzinnych. Natomiast fundamentem tak czy siak, jak trudno, jak najtrudniej jest w domu, jakkolwiek jest trudno, przepraszam, w domu, to staramy się okazywać cześć i szacunek naszym rodzicom przez to, że jako mali to jesteśmy im poddani i posłuszni, jako już pełnoletni okazujemy im szacunek przez słuchanie ich. Głos rodziców jest głosem zawsze doradczym, a nie głosem, który decyduje o tym, jak mamy postępować. To jest już tylko głos doradczy. Słowo Boże mówi, że ojciec i matka to jest ten dom dziecka, który potem dziecko opuszcza już jako dorosły człowiek, aby związać się ze swoją żoną. Opuścić dom to jest niesłychanie ważne, ale to nie znaczy, że nie mam w dalszym ciągu realizować przykazania czci i szacunku dla rodziców. Opuszczam dom, zakładam swój autonomiczny dom, zakładam małżeństwo, które chcę tak, a nie inaczej poprowadzić, rodzinę, którą chcę tak, a nie inaczej poprowadzić, ale głos rodziców staje się już tylko głosem doradczym w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim małżeństwie. Mogę skorzystać, nie muszę skorzystać. Tu już nie obowiązuje mi jakieś poddaństwo czy całkowite posłuszeństwo swoim rodzicom. Cześć i szacunek, tak. Siłą rzeczy, bo jeżeli nasza relacja z rodzicami jest życzliwa, ciepła, to wydawałoby się, to przykazanie jest po prostu trochę łatwiejsze do przestrzegania. Dlatego chyba tak skupiliśmy się na tych trudniejszych przypadkach. Czy niezależnie od wieku i niezależnie jakby od sytuacji zawsze warto dążyć do pojednania z rodzicami i do tego, żeby okazywać im cześć? Tak. Chciałbym jeszcze raz, Dave, przypomnieć, że niesłychanie ważne jest życie przebaczeniem naszym rodzicom. Wielokrotnie pracując z ludźmi młodymi, którzy zakładali swoje rodziny, którzy prowadzili swój dom i którzy wchodzili w różnego rodzaju bardzo trudne sytuacje rodzinne i małżeńskie, to oprócz oczywistej sytuacji, kiedy patrzyliśmy, czy w ogóle Pan Bóg jest w waszym domu, w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie, to jeszcze raz zwracałem bardzo mocno uwagę na to, czy pokutowaliście za grzechy przeciwko swoim rodzicom, jak byliście młodzi, jak rodzice was wychowywali, czy przeprosiliście waszych rodziców za wszystkie złe rzeczy, które czyniliście im, czy przeprosiliście za to, że to wszystko, co robiliście złego, wywoływało w rodzicach taki ból, cierpienie, łzy, czy przeprosiliście. Mam przynajmniej cztery takie świadectwa bardzo mocne, gdzie po dokonaniu takiego aktu przeproszenia, kiedy szczególnie chłopacy, synowie wracali do swoich ojców i przepraszali tatę za wszystko, co złego zrobili tacie w domu, za swoje zachowanie, za traktowanie ojca. Przeprosili mamę, za traktowanie mamy, za to, że tyle razy wywoływali ból, cierpienie, łzy swoim zachowaniem, czego wcześniej kompletnie nawet nie uświadamiali sobie, nie czuli w ogóle tematu. W ogóle dla nich to było coś oczywistego i normalnego. Dopiero kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat ich wieku młodzieńczego, ich dorastania, ich sytuacji z domu, jak oni traktowali swoich rodziców, zaczynali rozumieć, ile bólu i cierpienia zadali swoim rodzicom. Przepraszali, było pojednanie w domu i uwierz mi, Dawid, po prostu się wszystko zaczynało odwracać w tych domach. Nagle, wiesz, ktoś, kto nie miał pracy miesiącami, dostaje świetną pracę, dzieci na przykład chorowały i nagle są w niesamowity sposób uzdrawiane. Jakieś sytuacje z różnych innych dziedzin życia, które były strasznie poharatane, nagle się prostują. Wszystko zaraz po pojednaniu
dzieci z rodzicami, gdzie dzieci, dorosłe już dzieci, przeprosiły swoich rodziców za swoje zachowanie i poprosiły o przebaczenie. Rodzice im przebaczyli i ta nowa harmonia, ta nowa jedność, to pojednanie między rodzicami a dziećmi przyniosło właśnie to, o czym mówi to przykazanie. Udane życie i długowieczność. Teraz mówiliśmy o przepraszaniu, czy prosimy o przebaczenie, a przez moment też nawiązał ksiądz do przebaczenia naszego względem rodziców. I to pewnie niezależnie od tego, czy oni proszą, czy nie proszą o to przebaczenie. W drugą stronę, że my mamy też przebaczyć coś, tak? Tak, często mówię o tym, jak bardzo ważne jest wynagrodzenie za grzechy rodzinne w rodzinie. Bo my o tym kompletnie nie mówimy, że wszystkie sytuacje trudne, pełne napięcia między rodzicami, one powodują wielkie obniżenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Każda kłótnia rodziców powoduje, że roztrzaskane jest poczucie bezpieczeństwa ich dzieci. Byłem zdumiony, kiedy robiłem taką ankietę na temat tego, czego dzieci najbardziej się boją w czwartych i w piątych klasach szkoły podstawowej. I większość dzieci napisała mi, że najbardziej boi się tego, żeby nie rozwiedli się rodzice. Wyobrażacie sobie? Nie rozwiedli się rodzice. Największy lęk dziecka. I potem, kiedy wołałem tych rodziców, tych dzieci i pokazywałem im, co dzieci napisały, rodzice byli w szoku, bo mówią, ale no, księże, no nie jest najlepiej, rzeczywiście między nami, ale myśleliśmy, że dzieci tego nie widzą. Dzieci widzą wszystko, czują jeszcze bardziej i żyją w lęku. Często te zachowania dzieci, bardzo agresywne, takie prowokujące, że nie mogą sobie dać z dzieckiem rady i w szkole, i w domu, często jest po prostu takim niemym krzykiem dziecka, jest agresją powodowaną lękiem przed tym, co widzą, co dzieje się między rodzicami. Więc to przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją, ono jest bardzo pojemne. Piękne byłoby, gdyby rodzice również zobaczyli to, że po każdej kłótni rodzicielskiej, kiedy w dziecku jest roztrzaskane poczucie bezpieczeństwa, żeby tata, nie wiem, poleciał szybko po piękny kwiat dla mamy. I tak jak publicznie wrzeszczał na mamę, czy mama wrzeszczała na tatę i dzieci to słyszały, tak teraz trzeba wynagrodzić ten grzech też publicznie przy dzieciach. Zawołać dzieci, przeprosić przy dzieciach mamę. Mama przeprasza przy dzieciach tatę. Tata klęka, wręcza mamie kwiat, przytula ją, mówi, że bardzo ją kocha. Mama przeprasza tatę, mówi, że bardzo go kocha, że przepraszają dzieci za to, że były świadkami takiej kłótni i wtedy dopiero poczucie bezpieczeństwa u dziecka na nowo wzrasta. Pamiętajmy o tym, że wszystkie publiczne grzechy w rodzinie powinniśmy, jak tylko się da, publicznie wynagrodzić przy dzieciach, naprawić krzywdy względem członków rodziny, szczególnie naszych dzieci. Księże Dominiku, czy jest jeszcze coś, co byśmy chcieli dodać do tego przykazania, czy w zasadzie mamy omówione? Możemy pomodlić się za tych wszystkich, którzy chcą długo żyć i żeby im się dobrze wiodło w życiu, żeby zrobili sobie teraz taki piękny rachunek sumienia, taką analizę tego, jak czczą i okazują szacunek swoim rodzicom, jak czcili i okazywali szacunek swoim rodzicom, kiedy byli młodzi, czy za to wszystko ich kiedykolwiek przeprosili, jeśli nie, to zapraszam serdecznie do takiego pojednania w głębi serca między dziećmi a rodzicami, między rodzicami a dziećmi, ponieważ ono przynosi niesamowitą eksplozję Bożych łaski, Bożego błogosławieństwa dla całego domu. A pamiętajmy, że błogosławieństwo jest pokoleniowe. Ono ma płynąć z pokolenia na pokolenie. A uzależnione jest między innymi od tego, jak czcimy i szanujemy naszych rodziców. Boże Ojcze, oddaję Ci wszystkich ojców. Oddaję Ci tych, którzy będą przyszłymi ojcami. Proszę Cię, aby doświadczyli tego, jak bardzo Ty jesteś dla nich ojcem. Tatusiu Niebieski, oddaję Ci wszystkich ojców i wszystkich synów w tych rodzinach, które nas słuchają, ale też wszystkich tych, którzy w tej chwili na całym świecie chcą uczyć się czci i szacunku dla swoich rodziców. Tatusiu, Ty jesteś naszym Abba, najczulszym z ojców. Dziękujemy Ci za naszego tatę. Dziękujemy Ci za tatę, który dał nam życie,
który przekazał życie. Dziękuję Ci za mamę, która współuczestniczyła w tym darze przekazywania życia, która wychowała nas przez 9 miesięcy w swoim własnym łonie, błogosławiąc nas na wzór Maryi. Dziękujemy Ci, mamo i tato, za wszystko, co daliście nam, za nieprzespane noce, za tyle godzin pracy, że tak jak potrafiliście, mamo, tato, tworzyliście dla nas piękny dom. Dom, w którym chcieliście bardzo, żeby był pokój, radość i miłość. Nieraz nie wychodziło, nieraz było trudno. Nieraz nasze ludzkie wady, emocje, grzechy burzyły to Boże Królestwo w naszym domu. Ale staraliście się tak bardzo i za to jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. Tatusiu, jeśli jesteś już po drugiej stronie życia, oddaję Cię w ręce Ojca Niebieskiego. Dziękując wdzięcznością za to, że byłeś takim, a nie innym ojcem, że nawet jeśli nie potrafiłeś dać tego, czego nasze serce oczekiwało, serce dziecka, to na pewno starałeś się. Na pewno starałeś się być jak najlepszym ojcem. I za to jesteśmy Ci wdzięczni. I mamusiu kochana, która dałaś nam życie, która pielęgnowałaś nas w swoim łonie, z którą jesteśmy tak zjednoczeni, bo nawet nauka mówi o tym, że cząstki DNA zostają na zawsze w DNA mamy, cząstki dziecka zostają w DNA mamy, więc cały czas nas nosisz, nawet kiedy już jesteśmy poza Twoim łonem, to nosisz nas w sobie, mamusiu. I dziękujemy Ci za wszystko, co dałaś nam najpiękniejszego. Chcemy szczególnie prosić Maryję, Matkę Pięknej Miłości, tą najczulszą z matek, żeby wynagrodziła Ciebie, mamusiu, za każdy trud, za każde poświęcenie, za każde wstawanie w nocy, za to wszystko, co robiłaś, a czego nasze oczy często nie widziały i uważały, że to jest oczywiste, a to było całkowitym poświęceniem w miłości dla nas. Prosimy Cię, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko Rodzin, abyś w sposób szczególny wynagrodziła naszym mamom to, że starały się całym sercem jak najpiękniej nas kochać. Jednocześnie przepraszamy Was, rodzice, za te wszystkie trudne sytuacje, za nasze zachowanie, za nasze wulgaryzmy, za nasze krzyki, za nasze ucieczki z domu, za nasze trzaskanie drzwiami, zamykanie się w pokoju, za niesłuchanie Was, za wszystko to, czym raniliśmy Was naszym zachowaniem, obojętnością. Wiedzieliśmy, teraz być może dopiero wiemy, jak bardzo staraliście się o to, żebyśmy wyrośli na dobrych, porządnych ludzi. I że to wszystko, co dawaliście nam, wypływało z waszej troski, troski waszego serca o to, żebyśmy nie pogubili się w życiu. A my tak często to odbieraliśmy jako zabieranie nam naszej wolności, szczególnie młodzieńczej. Za te wszystkie wyzwiska gdzieś w sercu, za to określanie Was, szczególnie w gronie kumpli, kumpel, a moja stara, a mój stary, bez żadnego szacunku, miłości, czci, chcemy Was za to przeprosić całym sercem. I to, co możemy Wam okazać teraz, to niesamowita wdzięczność i nasza modlitwa za Was i błogosławieństwo dla Was. I nawet, mamo, tato, jeśli były trudne sytuacje i są trudne sytuacje, i nawet jeśli nie możemy się dzisiaj spotykać, bo jest od razu wojna, bo są toksyczne i patologiczne sytuacje pomiędzy nami, to mamo, tato, całym sercem mówimy Wam, że Was bardzo kochamy, że Was szanujemy i czcimy. Modlimy się za Was, błogosławimy Wam. I bardzo mocno mamy nadzieję i wiarę, że dojrzejemy do takich sytuacji, w których wrócimy do siebie w pełni przebaczenia, dojrzałości, miłości rodzicielskiej, rodzinnej i wszyscy razem spotkamy się w niebie. I na to Was błogosławię wszystkich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Myślę, że w tej krótkiej modlitwie jakoś ogarnąłem wszystkie sytuacje trudne i łatwe, piękne i trudniejsze, boleśniejsze rodziny i sytuacje rodzinne. Ale to jest ważne, kochani, żebyśmy modlili się, nieustannie przebaczając naszym rodzicom,
szukali nieustannie dobra w naszych rodzicach, okazywali im cześć i szacunek, a przede wszystkim miłość połączoną z wdzięcznością za to, że dali nam dar życia. Bo nawet nie potrafimy sobie wyobrazić tego, jak by ten świat wyglądał bez nas. Bardzo dziękuję, księże Dominiku. Mam nadzieję, że dla naszych oglądających te dzisiejsze słowa były podobnie mocne jak dla mnie, bo na mnie zrobiły duże wrażenie. Jest dużo do przemyślenia i przemodlenia. Bardzo dziękuję i jak zwykle ostrzegam, że będę próbował księdza znowu łapać w kwestii następnego przykazania. Będziemy się łapać. Teraz jadę na rekolekcję do Płońska, potem Warszawa, potem Wocławek, potem Bydgoszcz, potem Zielona Góra i potem święta. Mam nadzieję, że w międzyczasie dziś jeszcze księdzu się uda nas wcisnąć z kolejnym odcinkiem. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Z Panem Bogiem, księdze Dominiku. Dziękuję, z Panem Bogiem. Thank you.